witajcie w nowym vlogu. Poćwiczyłam. Tu widzicie mój czerwony płaszcz, wisi się suszy, bo wczoraj tak lało i wczoraj przyszedł właśnie ten orkan i w nocy mega mega waliło. To co myślałam, że przez chwilę, że to może samolot przekracza barierę dźwięku. Nie, to tak wiatr nawalał i aż okna chodziły i latała firanka i mamy poprzestawione meble na balkonie, ale nie ma na szczęście żadnych zniszczeń takich, wiecie, połamanych drzew czy tego typu rzeczy, które tutaj w okolicy się działy po tej poprzedniej nawałnicy, więc mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało, że to tylko był silny wiatr i deszcz. Dzisiaj nie ma słońca, ale też nie jest tak bardzo zachmurzone, gdzieś tam się przebija to słoneczko przez chmury i popaduje cały czas. Ale jest ciepło, jest przyjemnie ciepło, ja sobie, wiecie co, to, bo to okno można otworzyć na oścież całkowicie, więc jak ćwiczę, to sobie jedno skrzydło otwieram, się czuję tak, jakbym biegła na dworzu. Więc ekstra. No i poćwiczyłam trochę i wiecie co, zobaczcie, jestem po ćwiczeniach i widać, no widać, że jestem zaczerwieniona, tutaj proszę, przed okresem mi się coś pojawiło, jeszcze mam taki ślad. Ale zadowolona jestem z tej nowej linii Filorga. Bo, no ile jej używam? Z tydzień, z półtora, a już widzę, że moja skóra jest taka, zaczyna się ten koloryt wyrównywać. I te zaczerwienienia są coraz mniejsze, chociaż wiecie co? I te, znowu, poprzednim razem wam o tym opowiadałam też po ćwiczeniu, bardzo mądrze. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mi się zbiera na rozmowy o mojej cerze, kiedy jestem czerwona po ćwiczeniach, no nieważne. Dobra kochani, to idę się umyć, idę sobie zrobić jakieś pożywne śniadanie, bo ostatnio przyznam wam się, że w ogóle śniadanie nie jem, bardzo mało jem. Ale to nie jest zdrowe i to nie jest dobre. Więc chcę sobie zrobić jakieś porządne, dobre śniadanie. I tak, i zamiast tu gadać, siedzieć, dumać nad życiem, to idę się kąpać. Już jestem wykąpana. I słuchajcie, zagadałam się z Karoliną przez późno, już jest praktycznie godzina na obiad, a nie na śniadanie, ale pokażę wam mega bałagan w kuchni. Pokażę wam, co sobie zrobiłam. Mam ciemny chleb, na to mam taki wegański sos czosnkowy, który sama zrobiłam. Rukole i to drugie, rozponkę. I pokrojonego pomidora, jajko sadzone, bo już dawno nie jadłam jajka sadzonego, tylko to mi ładnie wyszło, ja obkrawam białko, nie przepadam za takim dużym białkiem przypalnym, a drugie tak gorzej, no i to całkiem ładne, już nie wygląda, ale smakuje bardzo dobrze, także ja w końcu się zabieram za jedzenie. Hej, hej, to znowu ja, pokażę wam, co mam na sobie. Cały dzień lało, to chyba przez wczorajszy orkan, ale po prostu była taka ściana deszczu. Teraz już przestało na szczęście, bo po prostu no, była masakra. I dzisiaj stwierdziłam, że... słuchajcie, się... Nie, już mam... Zwidę. Nienawidzę, jak mi się po prostu kleją włosy do twarzy czy do pomadki. O! I tak będę je poprawiać 100 tysięcy razy i tak mam manię natręstw poprawiania włosów. Ale z tego co widzę, większość youtuberek ma część, po prostu to wycina. A mnie widzicie taką, jaką jestem. Nie udaję kogoś, kim nie jestem. I słuchajcie, to co mam na ustach i na oczach, to są te kredki Nude Stick i Nude Sticks. Tak, w jakichś śmiesznych metalowych pudełkach i o, to nie do tego. Nagrałam wam właściwie nagrywam dzisiaj test na żywo i zobaczymy, jak się sprawdzą. Więc kiedy oglądacie tego vloga, to ten film już jest na kanale, więc podziękuję wam. I jeszcze jedna rzecz a propos ubrań i rozmiarów. Dostaję dużo maili, w jakim masz rozmiarze to czy tamto. Słuchajcie, ja mam rozmiar M i rzeczy kupuję w rozmiarze M. Jeżeli coś jest niestandardowe moim zdaniem, jeżeli mam coś, co kupiłam w większym albo w mniejszym rozmiarze, to ja wam mówię. A jeżeli nie, to...
To znaczy, że MK. Ale może po prostu będę pisać, bo... A, i jeżeli mnie pytacie, co to jest, słuchajcie, w 99,9% filmów mam wszystko opisane pod filmem. Wystarczy rozwinąć opis i tam znajdziecie wszystkie informacje. Chyba, że czegoś nie ma, albo to jest bardzo stare, no to wiecie, nie będę wam wrzucać linków do czegoś, co, nie wiem, mam od 5 lat. Ale... Nawet jeżeli mam stare rzeczy, a gdzieś można coś podobnego kupić, to staram się wrzucać linki, także zaglądajcie do opisów, bardzo was proszę. A po prostu może będę robić tak, że będę pisać, jaki mam rozmiar danej rzeczy, tak? O ile nie zapomnę. Więc dzisiaj, słuchajcie, mam zestaw, który bardzo mi się podoba. Po raz kolejny mam moją ulubioną sukienkę Tomiego. Wiecie co, ja sobie zaczynam myśleć, że to jest taka moja wersja garderoby kapsułowej, bo mam kilka rzeczy, które noszę w kółko przez jeden okres, potem znowu inne rzeczy i może to jest mój rodzaj garderoby kapsułowej, że mam kilka rzeczy, które noszę na stop, potem zmienię, mam kilka innych rzeczy, które noszę na stop i wszystko mieszam ze sobą, więc najlepsza na świecie sukienka Tomi, też ją mam w rozmiarze M i płaszcz też mam w rozmiarze M, wszystko wam podlinkuję na dole. Gaugan to jest grey unicorn i zobaczcie, jak on fajnie wygląda przez to, on się pokaże, że on jest taki jasno szary i ma przetykane różnokolorowe niteczki, to jest super, że zobaczcie, to jest inna szarość, a z tą czapką wszystko fajnie pasuje i tak fajnie się zgrywa, w ogóle stwierdziłam, że cię chcę tak szarość do szarości założyć, już wam się pokazuje w całości, więc mam moją ukochaną sukienkę, płaszcz, leginsy są z Calcedonii, one właśnie mają milion lat, ale może znajdę tam jakieś podobne i botki z René, ostatnio tylko chodzę w tych butach z René, zresztą co widać i są świetne i do tego boy, czyli dzisiaj tak na jasno pastelowo i coś widzę, że nam siadło światło, o, ale to przez tą pogodę i jest super, zobaczcie, jak to ładnie wygląda, taki niby nic, niby w kółko to samo, ale też Gaugan robi dobrą robotę i unicorn bardzo wam się podoba i red lips, czyli ta taka klasyczna czerwień, unicorn i coś jeszcze było takiego, to są takie trzy rzeczy, które się najszybciej wyprzedają, więc jak tylko są na stronie i macie ochotę, to kupujcie, bo już chyba ze dwa kolory, a przemalina i jeszcze coś nawet się wyprzedało, już raczej tego nie będzie, także no słuchajcie, no co mam wam powiedzieć, po prostu nie mamy wpływu na to, jak można, znaczy na producentów przędzy, więc jeżeli jakiś kolor u nich się kończy, no to u nas się kończą czapki, no niestety tak jest, a nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to będzie, bo wszyscy nam mówią będzie, a potem jak chcemy dokupić, to okazuje się, że jednak nie ma albo trzeba długo czekać, także jeżeli coś wam się podoba, potem piszecie do mnie maile, no ja nie jestem w stanie nic na to poradzić, nie mam zachomikowanych żadnych czapek, wiecie, pochowanych, które mogę gdzieś tam bokiem komuś sprzedać. Jeżeli wiem, że coś będzie w następnej dostawie, to mogę napisać, że będzie, ale no musicie polować niestety, przykro mi, chciałabym, żebyśmy mieli wszystkiego dużo i pełen magazyn, ale też te czapki się tak szybko wyprzedają, że po prostu czasami nie jesteśmy w stanie utrzymać tych ilości magazynowych. No, no, widziałam jak Nikodem Dyzma. Perfumy, może Lady Million. O. Tak. I słuchajcie, wychodzimy, nie zabieram was ze sobą, bo wiem, że nie będę miała jakoś za bardzo chyba okazji nagrywać, albo może wezmę aparat. Z dniem piszecie, że za mało nagrywam poza domem, ale też po prostu a, że nie mogę, a b, to tak postanowiłam troszeczkę odciąć jakby pewne sprawy prywatne, których nie chcę pokazywać, o, może w ten sposób. Ale myślę, że wszyscy to rozumieją. Dobra, kochani, to ja spadam i odzywam się do was później. Zobaczcie, co się dzieje. Jaka pogoda, jak leje. Biegniemy, czy czekamy? Mój telefon zwariował, widzisz? Tak.
Pogoda też. Wróciliśmy. Siaty. Tak, Kicia, siaty. Nie właśnie tam, dobra? Kawy chcesz spróbować? Tak, słoń, pokaż jaki zrobiłeś sos czosnkowy. Super, fajnie. Ludzie rozmawiają o takich rzeczach. Ty się nie pytasz, co ja jadłam. To od razu bym ci powiedział, słoń, spróbuj sos czosnkowy. Jak to nie pytam się, co jadłaś? Codziennie przychodzę, co jadłaś? Wczoraj nie pytałeś. Jak to nie pytałem? Pytałem. Przy tobie nawet go wczoraj robiłam, jak tu siedziałeś przy kąpie, zanim wyszedłeś. Nic nie czułem czosnku. No bo może jeszcze wtedy nie dodałam, ale już go robiłam. Dobra, no, słuchajcie, no, food hall. Kupiliśmy taką fajną, dużą bagietę, która... Dobra, karta mi padła, znaczy zapełniła się, wymieniłam. Więc kupiliśmy taką fajną bagietę, która nam tak pachniała w samochodzie, że mieliśmy w ogóle gdzieś iść do knajpy na obiad, ale stwierdziliśmy, że nam tak fajnie pachnie, że pójdziemy zrobić zakupy i zjemy sobie kanapki w domu. Więc tak, tutaj mam jakieś ciastko z kremem. Mam croissanta na rano do kawy, bo miałam straszną ochotę. Tule i z cyklu, wiecie, nakupowaliśmy różnych pierdół. Pisingery z krakowskiego kredensu. Lew sobie kupił jakąś wędlinę z krakowskiego kredensu. Tutaj co my mamy? Suchą krakowską Lew kupił. Tu ja kupiłam wege plastry o smaku goldy. Zobaczymy. Dawno już nie kupowałam żadnych tych serów, ale dzisiaj tak popatrzyłam na niego i go wzięłam. Lew wziął dwa sery prawdziwe. Wzięłam przyprawy, bo mi się pokończyły. Papryka słodka mielona, goździki. Papryka słodka wędzona. Super jest wędzona papryka. Ziele angielskie i liście laurowe. Kupiłam falafela, bo ponieważ po pierwszej próbie przyrządzenia już się poddałam i nie robię falafeli. Zapamiętam kciuk w górę. Lew kupił szprotki w sosie pomidorowym. To jest lwa guilty pleasure. Nie guilty. Bardzo zdrowe, pyszne jedzonko. No i właśnie kupił lew sos czosnkowy. I sos tatarski, mimo że zrobiłam, no ale nie widziałam, że lew wziął, więc dobra. Kupiłam śledzik na raz i chyba... i kupiłam drugi śledzik na raz z cebulką, gdyby lew miał ochotę. Kupiłam hummus z chili i hummus z wędzonym pstrągiem z pomidorami. Milkę karmelową. Masło Lew kupił jogurt, który zawsze też kupuję. Kupiłam takie nadziewane greckie oliwki. One są bardzo drogie, ale są bardzo pyszne. Ser tarty. Kupiłam taki sos Łowicz słodko-kwaśny. Czasami na czarną godzinę, jak nie wiem, co mam zjeść. Kupiłam korniszony z papryką habanero. To są ostatnio ulubione lwa ciastka. Moje zresztą też, których staram się nie jeść, ale i tak jem. A najgorsze jest w tym to, że jak ja otwieram taką paczkę, to zjadam prawie całą naraz sama. To pokazywałam. Tu Lew kupił Pepsi, mimo że słoń tego nie pochwala. Kupiłam kaszę jaglaną, dwa awokado i pomidory. No i tu jeszcze Lew ma browary. I tyle wszystko chyba. Tak, kocie? Kicia? Masz mnie gdzieś. No dobra. Jeszcze weszliśmy na chwilę do TK Maxa i pokażę wam, co kupiłam. Piękną filiżankę na nóżkach. Jeszcze była w innych wzorach i w ogóle wzięłabym jej więcej. O, dishwasher safe extra. Jest piękna, zobaczcie, w środku jest taka. Tu jest biało-niebieska i ma stópki. Ale Lew bardzo marudził, że po co mi kolejna filiżanka, ale ta będzie piękna i będzie super na rano do kawy. Więc mam filiżankę na stópkach. Kupiliśmy nóż. Jak się tą firmę wymawia? Nie mam pojęcia, ale są bardzo dobre noże i one są bardzo drogie. A w TK Maxie można je taniej kupić, mimo że one nie, nawet w TK Maxie nie są tanie, bo on kosztował 84,99 zł, on jest przeceniony ze 145 zł, ale mamy te noże i są świetne. I słuchajcie, są już ozdoby świąteczne w TK Maxie i nie mogłam się powstrzymać, bo to jest sushi. Zobaczcie, widzicie? To jest sushi w jakimś kwiatkowym stroju. Bombka. Sushi jest dziewczynką, to już ustaliliśmy Lew i proszę tutaj nie ludziom nie robić wody z mózgu, ale jest, no, przepiękna jest ta łąbka, więc powiedziałam Lwu, że musimy ją kupić. No nie, no jest piękna. Cóż, jest w sukience w ogóle tutaj, wiesz?
No właśnie dlatego to jest koleżanka sushi. To jest sushi. Widziałeś kiedyś sushi w sukience? Nie tak. Powiem tak szczerze. Tak. Sushi chodź na pokój. Sushi to pięknie wyglądała w sukience, powiedz. Tak? Czemu tak mówisz o sushi? Nie rób sushi chłopaka. Tak? My się na jego miejscu ubraliśmy. Sushi ma... Sushi jest kobietą i ma kobiecą duszę. Nie? No właśnie. Widziałaś Sushi, jaka fajna bombka. Ciebie bardziej tutaj jedzonko interesuje, nie? No właśnie. Dobra, rozpakowuję zakupy i trzeba zwierzory nakarmić. Głodny sushi? Głodny sushi. Tak? Dobra. To odkładam. Oj, oj, oj. Poczekaj, sushi, poczekaj. Dobra. Moja kolacja, tak, Kicia też komentuje i oczekuje tam. Mhm. Ja mam rukolę, roszponkę, pomidor i oliwki nadziewane. Ej! Nadziewane czosnkiem i własnej produkcji sos winegre i bagietkę. I kota, który mi zajął miejsce. I kardashianki. No złaś, kocie, złaś. No złaź, dam ci chrupki, ale zejdź z miejsca, dobra? No zejdź. No psik. No psik, kocie. Psik, psik, psik. Idź sobie. No i co? Ej! Atakuje mnie. Idź sobie. Ty złośliwcze. Myślisz, że kto ci da chrupki, bo pan na pewno nie. Zaraz spadniesz stąd. Wypad. Psik. 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 No. O. Dziękuję. Hej, hej. Starłam pomadkę przed chwilą, bo zjadłam kolację i mi się cała rozmazała, tak wykrwawiła, więc tylko starłam chusteczką, więc dlatego mam dziwne usta. Tak, kocie? Kot jeszcze jest głodny. I co? I słuchajcie, idę jutro na baby shower, więc przygotowałam prezent. W ogóle pokażę wam już tutaj. Tam jest lew. O, zobaczcie, jaką mam ładną trawieczkę. Niestety nie było nic w słonie ani w lwy, więc jest list. Ale za to, może ja tu zapalę światło, będzie lepiej. Ale mam jeszcze do prezentu książeczkę. O. I mam, żeby mi nie spadło. Mam kartkę ze słoniem. Więc chociaż tyle. A właśnie, to mi przypomina, że lew miał kręcić żarówkę tutaj. Lew, lew. Pamiętasz o tym, że miałeś żarówkę wkręcić? No to. A to musi, ma jakąś karencję, że musi odleżeć? Zanim ją wkręcisz? A tu jeszcze mamy mini hall z kaftorami. Właśnie może wkręcisz żarówkę, napalisz w kominku. Nie? Nie, już lew jest zły, że wspominałam o żarówkach. Rozumiem. Ale tu mam, słuchajcie, mini hall z kaftorami, gdyż jeżeli macie kominek na biopaliwo, tak jak my, to słuchajcie, nasz kolega wyczaił, że to konkretne paliwo z kastorami nie pachnie podpałką do grilla, bo niestety większość ma ten problem, że capi jak podpałka do grilla, ale ta nuta cynamonu, to nie wszystkie, niektóre śmierdzą z tej serii. O, jest jedna żarówka, jaka ładna, może ja sama zaraz kręcę. I ja sobie kupiłam, słuchajcie, piękne pudełko zapałek. Bardzo ładnie to wygląda i sobie włożę do jakiegoś ładnego słoiczka, Kici też się podoba. I postawię na kominku, żeby mieć do kominków zapachowych. A nie, ach, bo to jest takie, że tu jest to coś do pocierania, żeby odpalić zapałki. Okej, czaję. No dobra, ale tak też może być. Bo nigdy nie wiem, gdzie mam. Aha, i tu mamy... I tu mamy magię wanilii jeszcze. I co? Tu już nic takiego ciekawego nie mamy. Kitek. Co jest?
Sushi? Oglądasz Kardashianów? Tak? Hej, zobaczcie co mam. Dawno czegoś takiego nie jadłam. To jest jakiś taki ala omlet czy biszkopt z bitą śmietaną. Także widzicie jak moja dieta wygląda. Nie zamierzam sobie niczego odmawiać, niezależnie od tego co kto sądzi. I mówię cicho, bo lew usnął na kanapie. Więc na razie nie będę go budzić. A ja sobie zjem ciacho. Obejrzę sobie coś na YouTubie, a potem muszę, wiecie co, muszę złożyć zamówienie. O, muszę pozgrywać pliki z kart, bo już nie mam na czym nagrywać. I muszę złożyć, wiecie co, zamówienie na jedzenie dla zwierzaków, bo już im się pokończyło. I też chciałabym sobie zamówić książki. Chciałabym sobie zamówić... Widziałam, że oprócz tego... jak to się nazywa? Ta szwedzka sztuka szczęścia, czy jak to się tam nazywało? Luge? Teraz nie pamiętam. Jak to było? Nie pamiętam. W każdym razie widziałam, że są jeszcze inne. Luge? Widzicie, teraz nie przypomnę sobie. Ta sztuka, znaczy ten, to coś, to słowo, które znaczy umiar. W sam raz. I bardzo mi się ta książka podobała i właśnie sobie dodałam kilka książek. Jedna z nich na przykład Rzecz o zmęczenie, jak żyć pełniej mając mniej. Pokochaj swój dom, zero waste. Suma drobnych radości. Toki meki, magia sprzątania w praktyce, Marie Kondo. To już mam. I tylko to jest audiobook, chyba poszukam książki. To jest Nie opuszczaj mnie, Ishiguro Kazuo. O ile dobrze to wymawiam. I jeszcze bym sobie może coś znalazła. Lagum. Boże, lagum, no. Lagum. Lagum. Szwedzka sztuka życia, to jest to? A nie, bo ja mam, widzicie, ja mam... Mi się wydawało. Ja mam szwedzki sekret dobrego życia, a jest jeszcze szwedzka sztuka życia. Nie wiem, czym to się różni. Czy to jest coś innego? Tak, to jest coś innego. O, no więc właśnie to sobie chciałam zamówić. Jeszcze jakieś inne książki. Bo, tak jak wam mówiłam, mam plan, żeby więcej czytać i może też będę wam jakiś taki niekorzystny kąt, jak się tak opieram, też nagrywać, chociaż szczerze mówiąc te filmy książkowe jakoś tak nigdy mi się specjalnie, jak kiedyś je częściej nagrywałam albo w ogóle je nagrywałam, to nie miały jakoś dużo wyświetleń, nie miały jakiegoś wielkiego zainteresowania, ale miały stałą grupę odbiorców, więc to też fajnie, więc może do tego wrócę. No i też sama dla siebie po prostu chcę więcej czytać, bo zdecydowanie za mało ostatnio czytam. Tak, i ja zazwyczaj czytam jakąś beletrystykę, a teraz mam ochotę właśnie na takie, nie wiem, poradniki, ale takie lightowe, wiecie, nie takie jakieś motywacyjne, życiowe i tak dalej, tylko takie bardziej przyjemne dla oka i duszy. Więc tak to wygląda. Ja się zabieram właśnie za moje ciacho, obejrzę sobie do tego YouTube'a i potem zabiorę się za pracę, a potem pójdę obudzić lwa, żebyśmy coś obejrzeli. I żeby nie spał całą noc na kanapie. Lew kocha drzemki na kanapie. Tak, dobra. To ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, że vlogi są codziennie o 19:00. Gdyby wam YouTube nie wyświetlił w subskrypcjach, to vlogi są codziennie o 19:00, możecie je znaleźć na moim kanale. Dajcie kciuka w górę, nie zapomnijcie, o tym będzie mi bardzo miło. Subskrybujcie, jeżeli jesteście tu nowi, jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału. Też będzie mi bardzo miło. I widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło.